Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do udziału w kolejnej lekcji języka polskiego. Dziś podczas naszych zajęć będziemy mówić o bajkach. I już domyślam się miny niektórych z Was. Pewnie powiecie bajki, my jesteśmy w piątej klasie. Może oglądają nas również jeszcze starsi uczniowie. Jesteśmy w piątej klasie, a Pan chce z nami tutaj rozmawiać o bajkach? A co ukrywa się pod terminem bajki? No właśnie, i tutaj zasadza się sens tego właśnie nieporozumienia, które mogłoby na początku naszej lekcji się zdarzyć. Otóż bajki w sensie terminu literackiego to nie jest coś, czego możemy się spodziewać. Nie chodzi o bajki jako, nie wiem, kreskówki. Bajki to też nie są baśnie, to jest zupełnie coś innego. Niedawno wspominaliśmy sobie krótko o bajkach, ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali już tak bardzo konkretnie i przeanalizowali sporo bajek Ignacego Krasickiego. Dlatego zapiszcie temat dzisiejszej lekcji, który brzmi Nauki płynące z bajek Ignacego Krasickiego. Nauki płynące z bajek Ignacego Krasickiego. Taki jest temat naszych dzisiejszych zajęć. Zanotujcie ten temat w zeszycie i za chwilę zaczynamy. No właśnie, cóż takiego ukrywa się pod terminem bajka? Już powiedzieliśmy sobie, że nie jest to bajka w takim naszym codziennym, potocznym rozumieniu. Jest to trochę coś innego. Czy bajki są dla dzieci? W pewnym sensie tak, ale bajki, o których dzisiaj powiemy, to takie utwory literackie, w których odnajdujemy nauki płynące z bajek właśnie kierowane nie tylko do dzieci, ale raczej przede wszystkim do ludzi dorosłych. Zaraz przekonamy się, o co chodzi. Zanim opowiemy cokolwiek o Ignacym Krasickim, no to najpierw przeczytajmy tekst takiego pisarza, poety, który nazywał się Jean de La Fontaine. I to był twórca, który zasłynął właśnie swoimi bajkami w XVII wieku. Popatrzcie najpierw na jego wizerunek. La Fontaine pochodził z arystokratycznej rodziny, no i pisał początkowo takie bardziej liryczne utwory literackie, ale później stwierdził, że właśnie w powiastkach i w bajkach odnajduje się najlepiej i dzięki takim gatunkom jest w stanie przekazać nam mądrości, które chciał właśnie przekazać. Poczytajmy najpierw pierwszy utwór, to jest bajka Kruk i Lis La Fontaine'a właśnie, którą przełożył Ignacy Krasicki, dlatego często jemu jakby przypisuje się autorstwo tej bajki. Zobaczcie. Bywa często zwiedzionym, kto lubi być chwalonym. Kruk miał w pysku ser ogromny, lis niby skromny. Przyszedł do niego i rzekł: miły bracie, nie mogę się nacieszyć, kiedy patrzę na cię. Cóż to za oczy? Ich blask aż mroczy. Czyż można dostać takową postać? A pióra jakie? Szklniące, jednakie. A jeśli nie jestem w błędzie, pewnie i głos śliczny będzie. Więc kruk w kantaty. Skoro pysk rozdziawił, ser wypadł, lis go porwał i kruka zostawił. To jest utwór, który znajduje się w naszych dużych podręcznikach na stronie 293. No i co, kochani? Już na podstawie tej krótkiej bajki jesteśmy w stanie wskazać niektóre z głównych cech bajek. Przede wszystkim, ku ogólnemu zaskoczeniu, bajka nie jest pisana prozą. To nie jest baśń ani nic takiego. Bajka pisana jest wierszem. Bajka pisana jest wierszem. Oprócz tego mamy jakich bohaterów? Czy są tutaj ludzie? Nie, tu są zwierzęta, które mają jednak cechy ludzkie. Potrafią mówić na przykład, prawda? I potrafią być podstępne. Za chwilę dokładnie o tym powiemy. A zatem utwór pisany wierszem, utwór, którym bohaterami są przede wszystkim zwierzęta i to utwory, bajki to utwory, których głównym zadaniem jest
wskazanie jakichś cech ludzkich, czegoś, co robimy nie tak, wyśmiewanie naszych wad, wyśmiewanie albo po prostu wyeksponowanie, wskazanie, prawda? Naszych wad, naszych zachowań, często bardzo niechlubnych. Czy tutaj mamy do czynienia z czymś takim? Co tutaj zaszło w tej historii? Spotkał się kruk i lis. Kruk miał w pysku piękny kawałek sera, natomiast lis miał ochotę na ten ser. I co postanowił zrobić? Jak to lis? Uznajemy go, jest symbolem chytrości, a zatem też przebiegłości. No i lis postanowił przechytrzyć kruka i spowodować, że kruk wypuści z dzioba ser, który oczywiście spadnie na ziemię, wtedy lis będzie mógł go porwać. Co zrobił? Zaczął wychwalać kruka, że jest piękny, że ma piękne oczy, piękne pióra i prawdopodobnie również piękny głos. Kruk nie mógł się nadziwić temu chwaleniu i tak się rozkochał w tym, co słyszy, że aż rozdziawił dziób z tego wzruszenia, tak? A kiedy to zrobił, ser, zgodnie z przewidywaniami lisa, spadł na ziemię. Jakie cechy ludzkie mają te zwierzęta? Co tutaj autor chce nam przede wszystkim pokazać i uświadomić? Ano to właśnie jacy jesteśmy. Bywamy przebiegli, bywamy chytrzy i w sposób podstępny jesteśmy w stanie innym odebrać jego własność. Czyli ta bajka ma nas przestrzegać właśnie przed łatwowiernością, przed jakby byciem łasym na takie chwalenie, które nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. No i skoro mówimy, że bajki mają nas czegoś uczyć, no to bajki posiadają morał. To jest jedna z głównych cech bajek. Posiadają morał. Jaki morał płynie z tej bajki? On jest zawarty tutaj wprost i jest już zaznaczony w pierwszych wersach. Zobaczcie. Bywa często zwiedzionym, kto lubi być chwalonym. Ten, kto jest łasy na pochwały, często nie jest w stanie do końca zorientować się, że ktoś może chcieć go oszukać. Więc bywa często zwiedzionym, oszukanym, ten, kto lubi być chwalonym. To była bajka La Fontaine'a w przekładzie Ignacego Krasickiego. No i za chwilę przyjrzymy się bliżej bajkom już właśnie autorstwa Ignacego Krasickiego. Ignacy Krasicki, moi drodzy, to był jeden z najwybitniejszych poetów XVIII wieku, polskiego oświecenia, uznawany za księcia polskich poetów. No i rzeczywiście była to postać bardzo barwna, niezwykle wykształcony człowiek, biskup, a przy okazji no właśnie bardzo wykształcony i jak na tamten czas wielki myśliciel. Zobaczcie, jak wyglądał. Ignacy Krasicki zasłynął przede wszystkim jako autor bajek, jako autor satyr i poematów heroikomicznych. Takie trudne słowo, dzisiaj nie będziemy się tym zajmować. W starszych klasach na pewno powiecie sobie, czym są poematy heroikomiczne. To jest takie połączenie podniosłego stylu i błahej tematyki. Coś, co wydawałoby się nie współgra ze sobą. Takie teksty właśnie tworzył i naprawdę był bardzo płodnym autorem. Stworzył mnóstwo tekstów, a dzisiaj właśnie będziemy mówić o bajkach. I otwórzcie podręczniki teraz na stronie 296. Strona 296. Mamy pierwszą z bajek już autorstwa Ignacego Krasickiego. Zobaczcie. Lew pokorny. Źle zmyślać. Źle i prawdę mówić w pańskim dworze. Lew, chcąc wszystkich przeświadczyć o swojej pokorze, kazał się jawnie ganić. Rzekł lis. Jesteś winny, boś zbyt dobry, zbyt łaskaw, zbyt dobroczynny. Bo owca, widząc, że kontent, gdy liszka ganiła, rzekła. Okrutnyś, żarłok, tyran. Już nie żyła. O co chodzi w tej bajce? Lew, który uznawany jest przecież za króla zwierząt,
lew król zwierząt, najodważniejszy, najsilniejszy, postanowił powiedzieć wszystkim innym, mniejszym od niego zwierzętom, że jest tak naprawdę bardzo pokornym przywódcą, pokornym zwierzęciem i mogą te inne zwierzęta powiedzieć mu wszystko, co on robi nie tak. Być może, że wtedy się zmieni. No i co? Lis, który już wiemy z poprzedniej choćby bajki, że jest symbolem przebiegłości i chytrości, postanowił powiedzieć lwu, co o nim myśli. Ale czy rzeczywiście mówił to, co myśli? Mówił: jesteś winny, bo jesteś za dobry, za bardzo łaskawy i za bardzo dobroczynny. Czyli niby wskazywał jego wady jakieś, a tak naprawdę były to raczej zalety, prawda? Lis podlizywał się lwu. Natomiast owca, która może nie była aż tak inteligentna jak lis, stwierdziła, że skoro ma prawo powiedzieć wszystko, co myśli, no to powie. I powiedziała, że jest okrutny, że jest żarłokiem i że jest tyranem. I jaka spotkała ją za to nagroda? Już nie żyła. No niestety, nie zawsze, jak uczy nas ta konkretna bajka, nie zawsze jest warto mówić prawdę. Źle zmyślać, źle i prawdę mówić w pańskim dworze. W pańskim dworze, czyli no w tym wypadku jakby nie możemy powiedzieć zawsze prawdy królowi, prawdy o nim samym, bo może nas spotkać kara. Lew obiecał jakby, że chętnie wysłucha tego, co zwierzęta mają do powiedzenia w jego konkretnej sprawie, no ale jednak prawdopodobnie nie wytrzymał tego, że ktoś wytykał mu błędy. Kolejna bajka przed nami, tym razem żółw i mysz, popatrzcie. Że zamknięty w skorupie niewygodnie siedział, żałowała mysz żółwia. Żółw jej odpowiedział: miej ty sobie pałace, ja mój domek ciasny. Prawda, nie jest wspaniały, szczupły, ale własny. O co chodzi w tej bajce? Żółw spotkał się z myszą. Mysz, jak wiemy, to jest takie drobne stworzenie, które zazwyczaj zamieszkuje mysie nory. I na przykład w pałacu króla w tych mysich norach myszy mogły sobie przebywać. Natomiast żółw, zwierzę, które nosi skorupę na grzbiecie, które zawsze mieszka u siebie, mysz nie do końca rozumiała, że ta skorupa żółwia nie jest żadnym problemem. Mysz, która mieszka w dworze królewskim, a więc uznała sama przed sobą, że jest wyróżniona, wybitna, bo mieszka w dworze królewskim, zwróciła się do żółwia, jakby współczując mu, że on musi ten malutki swój domek nosić ciągle ze sobą. Co jej żółw odpowiedział? Jeśli chcesz, myszko, możesz sobie mieszkać, ale to ten dwór królewski, w którym przebywasz, nie jest twoją własnością. Natomiast moja mała skorupa jest czymś, co mam właśnie na własność. Rozumiecie naukę płynącą z tej bajki? Zobaczcie, jeszcze przed chwilką może myliliśmy bajki z baśniami. Teraz już wiemy, że różnica jest naprawdę przeogromna. I zanim będziemy analizować kolejne teksty, które za chwilkę chciałbym wam przedstawić, to teraz bardzo proszę, żebyście spojrzeli na zdjęcie, które za chwilę się wyświetli i zastanowili się, przeczytali oczywiście, co tam będzie napisane, zastanowili się, czym jest czym jest bajka i czym jest symbol. Popatrzcie. Wszystko już sobie powiedzieliśmy na temat bajki jeszcze zanim wyświetliła się nasza definicja, bo mówiliśmy, że to są krótkie utwory wierszowane, przeważnie wierszowane. Tu jeszcze mamy informację, że o charakterze żartobliwym i jednocześnie pouczającym.
Bohaterami bajek są przeważnie zwierzęta, rzadziej rośliny, przedmioty i ludzie. Bohaterowie bajek uosabiają ludzkie zalety i wady. Zgadza się? A symbol? Symbol to stosowany w sztuce motyw zastępujący jakieś pojęcie, przedmiot, zjawisko, który wywołuje określone skojarzenia i reakcje. Symbolem może być postać, zwierzę, może być też przedmiot lub inne motywy. Tak? Jeżeli powiedzieliśmy sobie, że symbolem może być zwierzę, no to my już takich symboli kilka dzisiaj zauważyliśmy. Lis, powiedzieliśmy, to symbol przebiegłości, chytrości, prawda? I wiele innych symboli, które znamy z codziennego życia i my często mówimy, że jesteś uparty jak osioł na przykład. Czyli osioł co symbolizuje? Upartość i tak dalej. Bardzo proszę, żeby te definicje w takim brzmieniu albo w skróconej wersji zawierające te najważniejsze elementy znalazły się w waszych zeszytach. Natomiast my teraz przyjrzymy się kolejnej bajce i to będzie bajka Ptaszki w klatce. Staremu mówił czyżyk młody. Masz teraz lepsze w klatce niż w polu wygody. Tyś w niej zrodzon, rzekł stary, i przeto ci wybaczę. Jam był wolny, dziś w klatce i dlatego płaczę. Smutna trochę bajka, ale także niosąca ze sobą takie bardzo istotne przesłanie. Młody czyżyk, młody ptak, przebywający w klatce ze starszym ptakiem, mówi mu, a dlaczego ty jesteś taki zmartwiony? Zobacz, tu masz wszystko. Dają ci jeść, nie ma żadnego problemu, jesteś u siebie. Co odpowiedział starszy ptak? Odpowiedział, że rozumiem, że tak myślisz, bo urodziłeś się tutaj już w niewoli. Natomiast ja byłem kiedyś wolny, a teraz zostałem zmuszony do bycia w niewoli. Zobaczcie, jaka mądrość płynie z tej bardzo króciutkiej bajki. Przyjrzyjmy się następnemu tekstowi, Szczur i kot. Rzekł hardzie do swego rodzeństwa, siedząc szczur na ołtarzu podczas nabożeństwa. Wtem, gdy się dymem skadzidł zbytecznych zakrztusił, wpadł kot z boku na niego, porwał i udusił. I znów w tych zwierzęcych postaciach mamy odniesienia do naszych wad i zalet. Zobaczcie, szczur, który przebywał na ołtarzu, w trakcie nabożeństwa widział, jak kapłan kadzi, tak? A po co odbywa się takie kadzenie? No, żeby oddać honor Bogu. W tym wypadku myślał szczur, że ten honor jest oddawany właśnie jemu. Mnie to kadzą. Mówimy często w takim potocznym naszym języku, że kadzić komuś, kadzić, wychwalać kogoś, prawda? Sławić pod niebiosa, kadzić komuś. I co się stało z tym szczurem, który twierdził, że to jemu tak kadzą? Przestał być czujny, bo zachwycał się swoją doskonałością. Przestał być czujny, więc kot wykorzystał sytuację i po prostu go porwał i udusił. Tak się stało. I jeszcze jedna króciutka bajka. Dwaj portretów malarze słynęli przed laty. Piotr dobry, a ubogi. Jan zły, a bogaty. Piotr malował wybornie, a głód go uciskał. Jan mało i źle robił. Więcej jednak zyskał. Dlaczegoż los tak różny mieli ci malarze? Piotr malował podobne, Jan piękniejsze twarze. Z czym tutaj mamy do czynienia?
dwóch malarzy. Jeden, który miał bardzo wielki talent, wspaniale malował, i drugi, który był słabszym malarzem. Mimo to ten lepszy zarabiał mniej, żył ubogo, a ten gorszy był bogaty. Jak to się stało? No z tej prostej przyczyny, że Piotr, który był znakomitym malarzem, oddawał wiernie to, jak ktoś wygląda. Natomiast Jan, który był słabszym malarzem, miał lepszy pomysł na swój biznes, bo postanowił malować, portretować ludzi, którzy tego chcieli, z piękniejszą twarzą, czyli udoskonalał swoje postaci. Czego my oczekujemy? Oczekujemy, że ktoś będzie nas chwalił, będzie mówił, że jesteśmy piękni, i nawet jeżeli mamy niedociągnięcia w postaci urody albo niedociągnięcia inne, to jednak gdy ktoś oddaje nasz obraz lepiej, ładniej niż rzeczywiście wyglądamy, to jest nam miło czy nie? Oczywiście, że tak. My jesteśmy próżni, po prostu. Chcemy być najpiękniejsi, najlepsi, i nawet jeśli tak nie jest, to czekamy na to, aż ktoś nas pochwali. To dlatego ten słabszy malarz zarabiał dużo więcej i był bogaty. Zobaczcie, jak wiele z tych mądrości my rzeczywiście jesteśmy w stanie odnaleźć w naszym codziennym życiu. Moi drodzy, została nam jeszcze jedna bajka, i to jest bajka, którą przeczytamy i do której kilka zadań za chwilę będziecie musieli wykonać. Ale najpierw przypatrzmy się tej bajce. Ryby i rak. Czapla stara, jak to bywa, trochę ślepa, trochę krzywa, gdy już ryb łowić nie mogła, na taki koncept wzmogła. Rzekła rybom: wy nie wiecie, a tu o was idzie przecie. Więc wiedzieć chciały, czego się obawiać miały. Wczora z wieczora wysłuchałem, jak rybacy rozmawiali. Wiele pracy łowić wędką lub więcierzem. Spuśćmy staw, wszystkie zabierzem. Nie będą mieć otuchy, skoro staw będzie suchy. Ryby w płacz, a czapla na to. Boleje nad waszą stratą, lecz można temu zaradzić i gdzie indziej was osadzić. Jest tu drugi staw blisko, tam obierzecie siedlisko. Chociaż pierwszy wysuszą, z drugiego was nie ruszą. Więc nas przenieś, rzekły ryby. Wzdrygnęła się czapla niby. Dała się na koniec użyć, zaczęła służyć. Brała jedną po drugiej w pysk, niby nieść mając, i tak pomału zjadając. Zachciało się na koniec skosztować i raki. Jeden z nich, widząc, iż go czapla niesie w krzaki, postrzegł zdradę, o zemstę się zaraz pokusił. Tak dobrze za kark ujął, iż czaplę udusił. Padła nieżywa. Tak zdrajcom bywa. Kolejna bardzo interesująca bajka, w której znów wiele tych cech ludzkich jesteśmy w stanie odnaleźć. Nie będziemy mówić więcej na jej temat. Chciałbym, żebyście w wolnej chwili to wy samodzielnie zastanowili się, jaki jest główny sens tej bajki, i opisali to w kilku zdaniach. Morał, który za sobą niesie, i główne przesłanie właśnie, główny cały sens. Chciałbym, żebyście zrobili zadanie numer 3 na stronie 300 z zadań. Zadanie trzecie, czyli będzie tam trzeba po prostu wypisać cechy i to, co zrobiła czapla oraz jak zachowywały się ryby. I czwarte zadanie, czyli jaki morał płynie z bajki Czapla, ryby i rak.
dwa krótkie zadania do zrobienia jako praca domowa i jeszcze jedno zadanie. Chciałbym zapytać Was i proszę, żebyście króciutko opisali to w zeszycie, poszukali w internecie albo w innych źródłach, zapytać uczniów naszej szkoły, co łączy Ignacego Krasickiego z Biłgorajem. Co łączy Ignacego Krasickiego z Biłgorajem? Zastanówcie się, poszukajcie informacji i opiszcie króciutko, co właśnie łączy Ignacego Krasickiego z Biłgorajem. Na tym kończymy dzisiejszą lekcję. Króciutko podsumowując, chciałbym, żebyście po dzisiejszej lekcji nie mieli już żadnych wątpliwości, czym różni się baśń od bajki, jak wygląda bajka i co jest, jakie główne elementy w sobie zawiera. Bajka, krótki utwór, najczęściej, prawie zawsze wierszowany. Najczęściej bohaterami bajek są zwierzęta, które jednak uosabiają cechy ludzkie. Pokazują nasze wady i nasze zalety. Bardzo istotnym elementem bajki jest morał, czyli taka główna myśl, nauka płynąca z bajek. To wszystko, moi drodzy. Dziękuję za to, że jak zwykle uczestniczyliście aktywnie, mam nadzieję, w naszej lekcji. Do zobaczenia na następnych zajęciach.